Witajcie. Dzisiaj poruszymy temat, jakby to powiedzieć, śnieżnej ślepoty. Jak wiecie bardzo dobrze, śnieg odbija światło. Jesteśmy na stoku w drodze na Klimczakówkę w okolicach Bielsko-Białej. Jak słychać, spada wszędzie śnieg. Dlaczego poruszam ten temat? Nieraz jak idziecie, czujecie, że strasznie was oczy pieką od odbijania światła. Nosząc przyciemniane okulary, mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że uszkodzi nam spojówkę na zasadzie poparzenia jej. Dlatego warto nosić przyciemniane okulary, jak idziemy gdzieś na stok, na szlak, w szczególności gdy spodziewamy się słońca. Bo w tym momencie po prostu silne światło może nam uszkodzić spojówki. To jest taki krótki filmik, przestroga też i sami nie wzięliśmy okularów, dlatego kręcimy o tym filmik. Po drodze spróbujemy zrobić wam takie przebicie, jak słońce bardzo mocno się odbija od, jakby to powiedzieć, tafli śniegu i zobaczycie sami. Zresztą, kto chodzi po górach, wie, że powinien mieć przy sobie okulary. No, wracając do naszej śnieżnej ślepoty, jeśli jesteśmy w terenie lesisto-górzystym, podkreślam, lesisto-górzystym, nie gdzieś na Arktyce, gdzie mamy, jakby to powiedzieć, pustynię lodową, zresztą największą na świecie, to mamy możliwość ochronienia swojego wzroku poprzez to, co widzicie. Cień drzew. Wiadomo, będzie nas też troszeczkę raziło, ale możemy sobie przeczmychnąć, żeby, jakby to powiedzieć, zniwelować uszkodzenia naszego wzroku. Więc mam nadzieję, że ten filmik się wam przyda i mam do was prośbę. Łapki w górę, odwiedzajcie nasz kanał. Zapraszamy was też na Face'a. Macie tam bardzo dużo ciekawych materiałów. W sumie już działamy drugi rok. Dzisiaj Google nam wysłało taką informację i jesteśmy zadowoleni. Małymi kroczkami budujemy ten kanał i mamy nadzieję, że z waszym udziałem. Pozdrawiamy was. No, tu macie przykład, jak jasno potrafi być. To i tak telefon będzie to delikatnie przyciemniał, ale sam fakt,